czego nam ta wypowiedź jest potrzebna. Na całym świecie żyją wyznawcy różnych wiar. Każdy z nas ma prawo do własnych poglądów religijnych. W Ostródzie, tak jak w każdym innym mieście, żyją ludzie o różnych religijnych poglądach. Od 20 do 22 lipca na stadionie przy ulicy 3 Maja odbywał się Kongres Świadków Jehowy. Dzień przed rozpoczęciem 3-dniowego spotkania wyznawcy tej religii sami sprzątali ostródzki stadion. Czujemy się gospodarzami tego miejsca. Jak się zaprasza gości, to chcielibyśmy, żeby to miejsce wyglądało schludnie, żeby wyglądało ładnie, żeby wyglądało czysto. Stąd też nasze sprzątanie. No a trzeba przy tym pamiętać, że nigdy nie ma takich miejsc, które są oficjalne, otwarte, żeby one były dogłębnie czyste. Dlatego staramy się, aby taki obiekt był dobrze wysprzątany. No, mogę dodać jeszcze to, że tego rodzaju obiekty w tym czasie są dla nas takim miejscem właśnie wielbienia naszego Stwórcy, więc tym bardziej chcemy w ten sposób oddać Mu cześć i chwałę czystym miejscem. Spotkanie przebiegało pod nazwą Strzeż swego serca. Stadion w Ostródzie może pomieścić 5 tysięcy widzów. W miniony weekend każdego dnia trybuny obiektu były prawie wypełnione. Świadkowie Jehowy w tak dużym gronie spotykają się tylko raz w roku. Bardzo wierzymy w to, że Pismo Święte jest natchnione przez Boga i te Pismo Święte używamy na co dzień w życiu prywatnym. Ono kształtuje nasze rodziny, dzieci, małżeństwa. Dzięki radom z Pisma Świętego, można powiedzieć, nasze życie jest lepsze, a mało tego, nawiązujemy tą bliską więź ze Stwórcą, a także stajemy się takim, myślę, że lepszym dla społeczeństwa człowiekiem. Do tej wspólnoty religijnej dołączają ludzie w różnym wieku, niegdyś wyznający inne religie. Ważnym momentem w życiu świadków Jehowy jest chrzest. Sakrament ten odbywać się może tylko na kongresie, dlatego w Ostródzie 22 osoby przyjęły go. Świadkowie Jehowy na kongresach przeżywają tą niezwykłą chwilę, jaką jest chrzest. Symbolika jest dość prosta. Wracamy do czasów, kiedy to Jezus Chrystus był jeszcze na ziemi. Wtedy to, kiedy Jan Chrzciciel go chrzcił, to jak pamiętamy, chrzcił go w Jordanie. I wtedy Jezus został zanurzony całkowicie w wodzie. Nie było w ogóle mowy i nie ma mowy o tym, żeby był w jakiś sposób pokropiony. Więc to oznacza, że od tamtej pory Świadkowie Jehowy, bo chcemy przestrzegać tego wzoru, który Jezus nam zostawił, dzisiaj również dokładnie w ten sam sposób chrzczą. Co prawda nie ma tu rzeki Jordan, ale woda jest dostępna i woda jest pewnego rodzaju symbolem. W całej Polsce w okresie wakacji ma odbyć się 17 kongresów. Świadkowie Jehowy skupieni są w tak zwanych zborach. Szacuje się, że 8 milionów wyznawców działa w 109 tysiącach zborów.